że powiem, to się Wargamingi szarpnęły. Cześć, witajcie, ja oczywiście jestem Hincul i dzisiaj powiem wam kilka wiadomości na temat tego, co czeka nas w następnym tygodniu. Słuchajcie, obchodzi Wargaming w następnym tygodniu 9 urodziny WOTA. Patrząc na ten tytuł, to i tak długo, że są na rynku 9 lat. Ale, słuchajcie, 9 lat to nie jest też mało. Patrząc na przykład na inne gry, Typu na przykład, tak jak ostatnio grałem Age of Empires, gdzie tytuł jest 25 lat, no to jest spora różnica. Tylko, że to jest wersja konsolowa i 9 lat, jeżeli chodzi o ten tytuł, to powiem szczerze, że no dość długo, że gracze jeszcze po prostu utrzymują tą firmę. I jak firma odwdzięcza się tym graczom? Ano! odwdzięcza się tym, że będziecie mogli odebrać swoją nagrodę, prezent, tak, taka nagroda, prezent, i jest to pojazd trzeciego Tieru. I teraz zadam pytanie: kto z Was gra albo ostatnio grał na trzecim Tierze? Bo ja nie pamiętam, kiedy grałem. Czy nie lepiej by było na przykład, gdyby już dali każdemu z graczowi chociaż ten kamuflaż 3D za te 3000 Golda? Niż takie coś. No tutaj właśnie widzicie tą nagrodę. Ale nie tylko chodzi o tą nagrodę. Oglądałem wczoraj tak jednym uchem w sumie ten stream, bo grałem i oglądałem. I szczerze powiem, nic ciekawego tam nie było. Owszem, będzie kilka nawet interesujących spraw, które zaraz sobie omówimy, ale tak naprawdę nic ciekawego nas nie czeka na ich urodziny. Niedługo również zaczynamy nowy sezon. Na razie nie mamy żadnych informacji, dlatego że Wargaming trzyma te wiadomości do no następnego piątku. Tak więc, w następny piątek więcej dowiemy się na temat nowego sezonu. I teraz, patrząc, co takiego w następnym tygodniu pojawi się na, można powiedzieć, takie nie wiem, urodzinowym torcie Wargamingu czy coś takiego, no to, tak jak właśnie już Wam powiedziałem, ten pojazd, który widzieliście wcześniej. Czyli jest to trójeczka, czołg niemiecki, PZM-15, tak, PZM-15, gdzie go tutaj mamy? O, właśnie ten, taka zabawka, trójka. Zdecydowanie wolałbym dostać od Wargamingu jako prezent kamuflaż, chociaż 3D, czy no coś innego. Kto gra na trójkach? Najpierw zlikwidowali te tiery, teraz rozdają. Cały wargaming. <laughs> Następnie będzie operacja na kolejny wypaśny czołg, ale piątego tieru. Tak, piątego tieru. I jest to pojazd PZ3K. Piątka. Jeden z najgorszych czołgów w grze. PZ3K. Taka jest opinia, jeżeli chodzi o graczy z pc Ten pojazd będziemy mogli zdobyć jako. Pojazd w operacji, za, znaczy za doświadczenie, jakieś tam oczywiście będzie operacja, że będziemy grali i wbijali doświadczenie, i tak dalej, i tak dalej. I wtedy pojazd trafi do naszego garażu. To jest już drugi prezent. Co dalej? Później wy musicie sprezentować Wargamingowi, sporo pieniążków im wysłać najlepiej, a dlatego, że tutaj Wargaming robi nam specjalne wydarzenie. Czołgi 10 tieru. Czołgi również specjalne za wolne doświadczenie. Teraz pytanie powstaje: ciekawo ile będą chcieli? Czy normalną cenę 450 tysięcy czy ze zniżką? No zobaczymy. Słuchajcie, dziesiątki. Jakie będziecie mogli sobie wymienić dziesiątki za wolne doświadczenie? Jest to Walor, czyli w tej wersji T95FV4201 Chieftain. Kolejny pojazd: obiekt 260, obiekt 907, M60, WZ111 Quillin. Kolejny pojazd czołg średni nacji chińskiej 121B, VK 7201K, czyli pojazd ciężki niemiecki i radziecki Med, którego praktycznie nie widzimy w bitwach T22 Medium. Tak, te pojazdy będziecie mogli wymienić sobie za wolne świadczenie, ale Wargaming daje nam jeszcze tutaj sporo, sporo paczek. Tylko zastanawiam się, właśnie ceny tych paczek. Z pierwszych z pierwsza paczka będą same Tygrysy od 217 po Tygrysa Citadel. Kolejne pojazdy będą w kolejnych paczkach Barracuda, Stockade, T-32A Proto, Draugen, Type 59, wersja druga, Trinity. To jest kolejna paczka. Później mamy Lighty, później mamy czołgi ciężkie i niszczarki. Co dalej? dalej mamy prze przeceny niby będą to różne bajery, szmery, na przykład doświadczenie do razy 5 do pojazdów, do dowódcy na sreberko i inne pierdoły. Jeżeli chodzi o dość istotną sprawę, przelicznik za wymianę doświadczenia, wolnego doświadczenia będzie dość opłacalny. A dlaczego? Ano dlatego, że normalnie mamy 1 do 25 a na ich urodziny będziemy mieli 1 do 35. Jest to chyba najlepszy przelicznik z tego co pamiętam. Lepszego jeszcze do tej pory chyba nie było. 1 do 35. Tak więc, jeżeli ktoś będzie chciał sobie właśnie wymienić dziesiątkę, no to tutaj będzie, Urgaming idzie nam na rękę. Może mniej wydamy kasiury. Kolejne informacje, co tutaj nam się pojawia? Słuchajcie, pojawiają nam się. Pojazdy G.I. Joe, ale zanim je omówimy, powiem Wam jeszcze, że będziemy mieli specjalne premię do pojazdów. Jeżeli ktoś XP, ruskie medy, obiekta 430, 430 U i K91, te pojazdy będziemy mieli busty do ekspienia ich. Następnie będzie linia do AMX-a 13105, czyli do Lighta francuskiego. i... Pojazd, zacny pojazd, uwielbiam ten pojazd, Magach 7C. To jest oczywiście zimna wojna. Jeżeli ktoś xp Magacha 7C, czyli meda, no powiedzmy sobie izraelskiego, tak, na zimnej wojnie, trzecia era, pojazd polecam, naprawdę świetna maszynka. I teraz tak, pojazdy te z zimnej wojny, czyli mamy GI Joe'y. Tutaj, słuchajcie, tych pojazdów jest, no trochę ich sporo jest, szczerze powiem, bo tak, mamy jeden z najlepszych, Rakietowców, czyli Hisa, Arktika Ten pojazd będziecie mogli nabyć Tutaj Wargaming cały czas się zarzeka, że to już jest ostatni raz Że już nie będzie, zawsze oni tak nawet napisali Że to już koniec, już więcej nie będzie A za jakiś czas znowu dodają To jest najśmieszniejsze właśnie ich tłumaczenie Słuchajcie, tak więc mamy tak, mamy pojazd His Arctic. Polecam, jeżeli ktoś lubi rakiety, świetna maszyna Kolejny pojazd, nie polecam Armadildo, najbardziej wkurzająca maszyna. Kolejny pojazd Cobra Cat. Nie wiem, czy nie jest lepszy, właśnie hmm, jego. Mobat konkurent, nie wiem czy nie jest lepszy czasem. Mam oba i szczerze powiem, chyba Mobat dla mnie jest lepszym pojazdem. Tak więc, Cobra Cat będzie do sprzedania. Mamy Maulera, również będzie do sprzedania. Zwykły His, ten to nie wiem kto w ogóle ten pojazd nabywa, bo jednak, Arctic jest dużo, dużo lepszy. Tutaj nie mamy rakiet. No i jest oczywiście Mobat, i mamy jeszcze nowy, stary. Niszczyciel czołgów, chociaż tych pojazdów kompletnie nie widać, jest to druga era, gdyby kurczę, on by może na pierwszej erze, chociaż tutaj ma rakiety, to nie mógłby być, ale taka niszczarka nawet bez rakiet zdecydowanie byłaby lepszym rozwiązaniem. Ich kompletnie nie widać na drugiej erze. Nie wiem, no słuchajcie nie mamy kamuflażu, tak jak jest to na drugiej wojnie, dlatego takie te deki mają na drugiej erze trzeciej erze mają naprawdę przechlapane musi być naprawdę niesamowita maszyna, żeby tam dawała radę a no widać, jeszcze na pierwszej erze te niszczarki się jakoś sprawdzają czy to lodówka, czy to NM, naprawdę te niszczarki dają radę, a druga era, tu już jest zdecydowanie gorzej. Nie ma naprawdę, nie ma tam dobrej niszczarki, żeby ona cokolwiek stanowiła jakąś siłę rażenia, czy no, no nie trudno mi naprawdę znaleźć jakąś taką dobrą niszczarkę, żeby ona była naprawdę pojazdem, na który możemy zwrócić uwagę. Tak więc słuchajcie, te pojazdy będą w sprzedaży, będzie jeszcze Cobra T54. Co tutaj jeszcze mamy? Hmm. No chyba wszystkie wymieniłem, tak? Armadildo. Aha, no i mamy oczywiście dowódców 2D, dowódców 3D, co tylko chcecie. Nie baronesy, niebaronesy, kobry, komandery, duki i tak dalej. Wszystko to, to co było z tym G.I. Joe'em, to wszystko będzie w sprzedaży. Pamiętajcie, ostatni raz, już więcej nie kupicie. Koniec. Wargaming powiedział, wystarczy. A no, zobaczymy za jakiś czas, może za 2-3 miesiące, może znowu coś tam wydumają, wejdzie nowy. O, no, to trzeba i tyle oddać jeszcze, nie? Oni mają z tego kasę, to jest normalna sprawa. Patrząc na te fotki, fajnie wyglądają naprawdę bardzo fajnie wyglądają. I teraz przechodzimy już do kolejnych informacji. Tak więc podsumowując, słuchajcie, nic tutaj ciekawego Wargaming nam nie oznajmił, nie zaprezentował. Nie ma naprawdę tutaj zbytnio na czym podyskutować, jedyne co no dziesiątki za wolne doświadczenie jak ktoś nie ma, ostatnio ktoś z was pisał do mnie właśnie, dlaczego tych pojazdów nie ma w sklepie premium, no to słuchaj w następnym tygodniu będą, będziesz mógł sobie najpierw kupić złoto, wymienić złoto na wolne doświadczenie no, i będziesz mógł nabyć te pojazdy. Chociaż ja nie jestem za tym, żeby gracze, którzy nie mają żadnej, na przykład dziesiątki, jeszcze zrobionej, nabywali te czołgi, bo później to widać w bitwach, ten poziom jest tragiczny. Ci gracze kompletnie nie wiedzą, co robić, jak grać. Ostatnio właśnie. W tym sezonie, gdzie mamy tego obiekta 780 do zdobycia, widzę, co się dzieje i jak gracze grają tymi pojazdami. To jest czasami, szczerze wam powiem, dramat, jak czołg ciężki stoi za artylerią. Dobra, teraz jeszcze tutaj odniosę się do pytań, które były zadawane. Zresztą, Sładzie, patrząc na całe, na wszystkie te ich. Pytania i tak dalej widać po, po łapkach, jaki jest entuzjazm graczy. 94 łapki w dół, 63 do góry. Sam bym dał zdecydowanie w dół, bo nic tutaj ciekawego nie ma, co ja wyłapałem. Ano, wyłapałem słuchajcie, jedno z pytań. I to mnie najbardziej wkurza. Już płaczki zaczynają płakać. Cały czas, tutaj już to jest drugie pytanie na streamie, cały czas jest temat. FV4005, czyli lodówki, tak? Lodówka jest na pierwszej erze i cały czas komuś się to nie podoba, że ta lodówka jest na pierwszej erze. Prawdopodobnie gościu w ogóle tym nie grał. Gdyby pograł, to by zobaczył, że wcale nie jest łatwa rozgrywka. Jeżeli ktoś jest doświadczony, to nawet na kozie z kozy wydoi, kurde, mleko bez żadnego problemu, bo słuchajcie, byle jaki gracz nie zrobi nic z takim pojazdem, i cały czas płaczki płaczą, że ten pojazd powinien być na drugiej erze. No i oni tutaj już jest prowadzone śledztwo, już będą badać, tak jakby ten pojazd nie wiadomo jaki był. Owszem, mówię, doświadczony gracz z tego pojazdu potrafi zrobić świetną bitwę, ale. Heh. Nie po to go dodawali na pierwszą erę i ktoś robił sobie te pojazdy, żeby później grać na drugiej erze. Kolejna rzecz jest taka, na drugiej erze mamy zupełnie inne pancerze i ten pojazd, gdyby on trafił na drugą erę, on praktycznie nic by tam nie przebijał, bo są tam pancerze warstwowe i z tym działem na pierwszej erze jeszcze coś tam może zrobić, ale na drugiej kompletnie nie widzę tego pojazdu. Druga sprawa, on jest duży i momentalnie by ginął, momentalnie by ginął. Niszarki na drugiej erze kompletnie nie mają zero, zero kompletnie szans w porównaniu do medów, do czołgów ciężkich. One są tak szybkie i twarde i cały czas komuś się to nie podoba, że ten pojazd jest na pierwszej erze. To samo było pamiętam na drugiej wojnie, gdy, gdy była właśnie lodówka i gwiazda i miały, miały one alfę chyba 1800. Owszem, schodziły pojazdy po prostu na strzała i cały czas też płakali, płakali. Teraz dla mnie te pojazdy są nijakie, nijakie. On, one kiedyś no, stanowiły jakiś, kurczę, postrach wśród graczy, a teraz te pojazdy są praktycznie nijakie. Ja, jak mam grać, jaką lodówką czy gwiazdą, jest no, tragedia. Dla mnie to jest tragedia, weźmy sobie takiego, na przykład, kurczę, Tarana, gdzie on co 12 chyba sekund bije po prawie po tysiąc. Jaka tutaj jest w ogóle, nie wiem, porównanie na przykład takiego Tarana, gdzie on ma wszystko, i mobilność, i camo, a tutaj non-stop ktoś płacze, coś mu się nie podoba, że gwiazda to, lodówka to, no i to samo właśnie zaczyna się dziać na zimnej wojnie. Kolejne pytanie, cały czas chodzi o odznaki, o medale. No oni już tutaj są sfokusowani, już pierwszy medal to będzie Battle Hero. Cały czas tutaj prowadzą pracę. No, słuchajcie, no, szukają medali. Po całym świecie ekipa scoutów jeździ, wyszukuje taki najlepszy medal, żeby no, trafił na tą kurczę w końcu zimną wojnę i żeby no, gracz był zadowolony. Oni cały czas no, szukają tego medalu. Teraz będzie medal bohatera, następny będzie jakiś tam. Słuchajcie, dajcie im czas. To jest dopiero na ile? Młody produkt, można powiedzieć. Rok czasu zimna wojna jest tutaj w grze. Tak więc dajcie im czas. Jeszcze 9 lat spokojnie mogą sobie tutaj poszukać. Tutaj kolejne pytanie padło na temat czołgów tych składaków. Czy pojawią się jakieś nowe składaki? No, Wargaming na razie nas o niczym nie informuje, ale kto wie, czy w tym roku coś się nie pojawi. Tak więc słuchajcie, tak, my bardzo oczekujemy na składaki no cóż, cóż można powiedzieć resztę pytań słuchajcie uznałem za naprawdę mało wartościowe było pytanie na przykład co, jaka mapa pojawi się po mapie bagno, które już niedługo też ma się niby pojawić na razie nie mogą nic powiedzieć ale coś tam będzie i oni to tutaj nas oczywiście poinformują, no, na pewno nas poinformują, kiedyś nas poinformują tak więc słuchajcie, podsumowując to wszystko wczorajszy ten cały stream te dziewiąte urodziny Słabo się postarali, naprawdę słabo się postarali. Zobaczymy, jak będzie wyglądał nowy sezon. Ja już wiem, jaki będzie chociaż jeden pojazd na razie. I powiem tak: szału nie ma. <grytanie> Zobaczymy, co będzie dalej. Tak więc z mojej strony to wszystko. Napiszcie, co wy o tym sądzicie o dziewiątych urodzinach. Czy nie powinna być jakaś większa pompa? Bo 9 lat na konsoli z tym tytułem jeszcze, że gracze w ogóle grają w niego. No to tu naprawdę kurczę bym zdecydowanie bardziej się postarał. Podziękował tym graczom, którzy przez tyle lat wspierają Wargaming. A jest jak jest. Z mojej strony to wszystko. Do usłyszenia, hej.